Powiem, że na dobrą sprawę oni fajnie wyglądają. Nie ruszaj się, głąbie! Dobra, poszło. Nie, nie butelka! Nie butelka! Okej, okay, udało się. Tak się spiąłam, czy by jeszcze coś tu nie trzeba było klikać. Chodź tu, skurwielu. O, a rosół skurwielu jest bardzo dobry. Gdzie jesteś? Co? Co to? He? Cholera. Co jest? Co? Ja się miałam mówić, że po prawej. Kiedy to głowa się skończy? Nigdy, nie martw się. Jaki się mamy koszmar. Sam polazłeś, ja mówiłam. Lewa. Ja mówiłam, nie leź tu, bo nie. To nie, popchnąć. No. Wystarczy dla każdego! W kolejkę, panowie, w kolejkę. Cholera. Okej. Czy on się jeszcze, słuchajcie, nie nauczył, że jak jest wąski korytarz, to siedzi środkiem, a nie po bokach, bo tam gadziny siedzą? Wiem, że to strzelanie mu nic nie da, ale niech ma swoje. Biegnij, 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 biegnij. Tak, jak zwykle zamknięte. Dobra, dawaj, dajesz radę, dasz radę, no. Nie było to z tym totemem, co wiecie? Co Mike zostanie spalony przez przypadek? To to. Dawaj, dawaj, nic ci było. Osmaliłeś się, trochę nie będziesz musiał się golić. Dobra. Wow, okej. Okay. No mam nadzieję, że tutaj coś znajdę bezpiecznego. Wiecie, że sobie po prostu siądę i nie będę musiała dalej iść. O, chodź, siądzie sobie na wózku. A tu na dół coś możesz popatrzeć? Chyba nie. Gdzie jest w ogóle nasz piesełek? Dobra, tutaj też nic nie widzę. Dobrze, idziemy dalej. A, tutaj już jest psychiatryk. Tam na górze była tabliczka. O, schody jak w Outlastie jedynce. Też było schodów, windów, co niemiara. I pełno wariatów. W sumie niewiele to się różni od tego miejsca, co tu teraz mamy. Nie, że coś, ale mi się to nie podoba. Tu była łazienka kiedyś. To, że słyszę, że mi tam coś biega. Więc mi już cała lewa ręka ścierpła. Podejrzewam, że my nawet w połowie odcinka jeszcze nie jesteśmy. Tam po prawej ci chyba coś biegnie. Nie, bo to było od okna strony, więc nie.
Tutaj coś nie. Dobra, idź prosto. Czemu ten pies w ogóle wybiegł nie wiadomo gdzie, zamiast tutaj z nami się trzymać? Być jakimś takim większym wsparciem dla nas. W ogóle jak on idzie spokojnie, ja bym, słuchajcie, biegła ile tylko sił. Ło, ale ty masz stary cela. Zablokuj. Wydaje się bardziej logiczne, prawda? Na piesku? No chodź. No. Jak się woła psa? To Staś, chodź. Hop, hop. Widzimy się po wszystkim, a? No to nie. Jakoś sobie może poradzę bez ciebie. No dawaj, dawaj. Oj, kolegę mamy. Najpierw w niego, a potem w beczki. Tu. Oj, oj. Ale dobra, trochę dziadów usmaliliśmy. Nie na darmo człowiek grill chodził z miotaczem ognia, prawda? I uwolniliśmy duszę. Broń się. O, Jessica, dzień dobry. A jednak żyjemy. Zapamiętajcie złotą zasadę. Głupi ma zawsze szczęście. A ona dla najmądrzejszych, sorry, ale nie należała według mnie. Takie zimno i ta z nerami na wierzchu. Masz, znalazłeś sobie kurtałkę, ubierz się, no. Może wiecie, po upadku trochę rozumu sobie nabiła, czy coś. No i kalosze będziesz miała jakieś. Aha, i to by było tyle z Jessiki. Dobrze, wiemy, że żyje, okej? Okay? Żyje jest... Kurczę, nie przypatrzyłam się chyba w kopalni. Ruchy, musimy znaleźć Majka, no już! Hej, ci Mike tak potrzebny. Trochę mam już dość, wiecie? Może idźcie beze mnie. Pokrzepmy go. Nie, nie zostawimy cię, Chris. Idziemy wszyscy razem. Najwyżej Mike poczeka. Dobra, my teraz Ashley gramy. Ja się... Spadaj. Spadaj, stary. Ja się muszę cofnąć. Zobaczyć, czy tu nic nie ma. Załóżmy może jednak, że tu nic nie ma. Mi się nie podoba ten korytarz po prostu. Wiem, co mi się bardziej nie podoba. Ta ciemność z przodu ekranu. No dobra, chyba tam Maka nie znajdę. Nie, doszłam tu i nic nie ma. No nic, wracaj w takim razie. I ta niezręczna cisza, co nie? Boże, jakiś sztański pomysł mi się zrodził. Chciałam nagle wam krzyknąć i was przestraszyć, ale nie, nie będę taka. Wendigo za mnie zrobi robotę, podejrzewam. Zwłaszcza, że tego dziadostwa teraz coraz więcej. O, tak jest lepiej, jak idziemy i ja widzę troszkę z przodu światła, troszkę z tyłu światła, to jest okej. Okay. Dobra, rzut kamery mi się nie podoba. Jakby coś mnie obserwowało z góry, nie? Na przykład Wendigo. Dobra, to nic nie. Czemu oni tak w ogóle wypruli do przodu, nie zwrócili uwagi, że... Czekajcie, tu... Tu chyba nie mogę podejść, w sensie wejść. A mogę, patrzcie, coś tu leży. Totem mamy!
Pewnie śmierci. Nie, zagrożenia chyba. A, Josh będzie jako Wendigo. Powiedzcie mi, dała radę uratować Josha, żeby on nie był Wendigo? Chociaż w sumie nie, totem mówi, że to jest opcjonalne, ale nie na pewno. Więc może jeszcze ja dam radę, że Josha zrobić ludzia. Wariata, ale ludzia. No, dzięki, że poczekaliście. No i chuj. Mamy czuje zamknąć, kurde. Nie no, musi być jakaś inna droga. O, a to skąd się nagle pojawiła? Siema, Emily. Ty tam? Hej, hej! Może tędy? To znaczy, no, to próbujemy? Innej opcji chyba jednak nie mamy, co? Też na ich miejscu bym została w tej całej piwnicy, gdzie oni tam siedzieli. Nie, łaż już fędają się, szczęścia szukają. Okej, okay, to jest naprawdę ostatnie miejsce, w którym chciałabym teraz być. Nie martw się, ja też. To kto przodem? Może pani? Aż dziwne, że trzy baby i się nie pokłóciły, która ma iść. Kto pierwszy? I na koniec by Chrisa wysłały. Jak myślisz, to tunel do sanatorium? No raczej, że tak, bo niby dokąd? Do domu. Do Maka na przykład. No złazisz, czy co myślisz? Weź, bo mnie aż ręka zaswędziała. I to prawa, a to nic dobrego. Wiem, że jest z tej strony, ale musimy się streszczać, okej? Okay? Staram się, aż... Jezu, strasznie marudą Chris się teraz nagle zrobił. W ogóle czekajcie, bo teraz jesteśmy Ashley. To zaraz, czekajcie, niech oni tylko zlezą na dół. Ja chcę zobaczyć, jakie ma ona relacje teraz. Na przykład z Emily. Bo Mike'owi z Emily spadło totalnie, nie? A jestem ciekawa tu. Chyba powinniśmy to zamknąć, nie? No ale jeśli coś za nami lezie? Ta, spoko, zamykaj. Ale czas nas goni. Dołączysz za moment, proszę? Tak. No to zamykaj. Też bym to zamknęła. Mądra dziewczynka, dobra. Zobacz, bo mnie twoje relacje interesują. Dobra, obróć się jeszcze w tę mańkę. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, pokaż, co masz w środku. Tak, z Emily ma romantyzm, jej spadł chyba trochę, to dobroczynność to już w ogóle jej wzrosła. Z Emily no nic nie ma. No, zresztą tak wyrównane, no to okej. Okay. Dobra, leziem. No teraz mnie ten Josh będzie zastanawiał, choć tu chyba... Nie, nic, dobra, musisz iść tam. Jezu, ja naprawdę na ich miejscu, ja bym siedziała w tej piwnicy, nawet w ostateczności, żeby to dziadostwo się do mnie nie dostało, bym się w szafie jakiejś zamknęła, czy w ogóle na jaką półkę wylazła, gdziekolwiek, nie? A te nie, lezą, bo oni się sami ocalą. Macie szczęście, że ja wami gram, do tej pory jeszcze żyjecie. Ja się zastanawiam, czy nie zrobić wam takiej przyjemności i no. Kto tam? I was kiedyś wszystkich nie pozabijać jeszcze raz, Jessica? Jak będę sama grała. To ty? Nie, ty idź do ludzi. Wiecie, co was żre? I jeszcze będziesz sama się szlajała. Jeszcze w ogóle pod ziemią. Jak byłeś jeszcze w budynku, no to super. To tak. To się rozłączaj z Chrisem, pokaż, jaka ty nie jesteś. Ale teraz to ty daj święty spokój. Jazda mi stąd. No to tak dziwnie poświeciło. Czy by było? Nie, to mi się wydawało się. Wiesz, już czas brawury minął. Teraz wy ratujecie swoje życie. Zwłaszcza, że na totemie Josh opcjonalnie może być tym. Wendigo. O, jest ekipa, dobrze. Ludzie, tak się cieszę, że was widzę. Dobrze, że nic ci nie jest. W ogóle skąd... A nie, czekajcie, no Jessica faktycznie tu mogła być. O nie, mamy pecha. Wow, włosko. Drabiny, szlak, trafik, za cholery się tam nie dostaniemy. Nie, chyba dam radę. To coś jak ścianka wspinaczkowa. Ja idę dalej.
schronisku będzie bezpiecznie, ja idę po Majka. Powodzenia! A oni, że dokąd idą, że się tak zapytam? Oni nie mieli wszyscy iść po Majka? Czemu czuję lekki niepokój? Z podkreśleniem na lekki. O, siema. Jaki typ ugięty. Nie no, tak, ja się powinna martwić, czy on jeszcze żyje. Ale to tam nie widziałam go prawie żywego, więc chyba jeszcze żyje. O, Jesus. Dobra, wspinaj się może lepiej. Powinno być szybciej, teoretycznie. A w praktyce zobaczymy. I nie to słuchajcie, że ja do dzisiaj nie ścięłam tych paznokci, co wtedy miałam problem z Emily czy z kimś. No, nauczyłem się, no, żyć z nimi, jak to nazwijmy. Ja sobie niedługo zrobię nowe. Dobra, czy tu... Nie, tutaj raczej. Weź tą głową. Jezu, przyczepiłeś sobie to na mózgu i myślisz, że tak prosto operować. Tu mi coś świeciło. O, tam, dobra. Nie, nie chcę tam zeskakiwać. Ja tutaj mam jeszcze opcję porozglądania się, to ja nie chcę nigdzie skakać. Tam są schody, to nie. To wróć tu. No chodź! O, tu. O. No dobra. Dobra, tam się musimy dostać z tego, co rozumiem. To chodźmy może tymi schodami spróbujemy. No i co najwyżej potem, wiesz, przeskoczysz czy coś. To chyba nie była najlepsza droga, co? Zaraz tam czy tam? Chodź tu. I po ptokach tam już nie wrócę. No nic. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, no chyba tu mieliśmy wleść. Co się drzesz? No bierz to, bierz. Przyda się może na później czy coś. No piękna śruba. Dziwię, że ty jeszcze tych paznokci nie poździerałaś. Dobra, chodź z tą pałą. A w ogóle czekajcie, ja sobie bym chciała sprawdzić efekty motyla. Bo tam coś było. Tu nam coś się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Ale tu kilka mieliśmy, patrzcie. Mike znalazł inną drogę przez sanatorium. Dobra, to tyle. Tu. Mike prowadzi... Wilk prowadził Mike'a przez sanatorium. Nowy przyjaciel przeżył. To mógł zginąć? O, widzicie, to jak dobrze, że ja ten... Że go ocaliłam. Nie wiem, co prawda jak, ale okej. Okay. Ashley nie zostawiła Chrisa i Ashley zignorowała głos. Ashley dołączyła do reszty. Chris był bezpieczny. To Chris mógł tutaj umrzeć? Ciekawe. Dobra, czy jeszcze coś nowego jest? No ten totem, tutaj jeszcze jakiś pominęłam. Trudno. Tak, ja wiem, że tu na dole robi się filmik, ale mi powiedzieliście, żebym po prostu już na sam koniec ten filmik obejrzała, więc myślę, że w kolejnym odcinku go sobie odpalimy. No i tak mam zeskoczyć, No już, obróć się. Może tamtędy trzeba było zeskakiwać. No nic. Dobra, chodź tędy się porozglądamy. Czy my tutaj coś nie mamy po tych kątach naszych? Tu chyba nie. Tu po prawej też nam nic nie świeci, nie błyska. Cholera, zostań tam! No dawaj niżej!
Straciłeś dla mnie głowę. Znalazłam jakiś efekt motyla się aktualizował. Gdzie bronią? Toż to ci się przyda na później, durniu. Zdefiniuj okej. Żyjesz, na przykład? Tak, no. Czyli jest okej. Co ty tu robisz swoją drogą? Chciałam cię ostrzec przed Wendigo. Już nie musisz. Poszukajmy wejścia do gniazda tego kutasa. No a broń! To umanie! Okej. O, zarane wilkołak, coś mamy. Czekajcie, ja sobie jeszcze tutaj przejrzę. O, nie spodziewałam się, że już koniec. Czekajcie, tu nam zaktualizowano. Tutaj też. Okej. O, i tutaj widzicie, tylko trzech rzeczy nam w sumie brakuje. Wątpię, że ja już je odnalazła. Tutaj czterech nam brakowało. O to temach nie wspominajmy. Tu mamy coś, co to jest z Mike'iem przez sanatorium. Sam uratowała Mike'a w kopalni. To też mógł tutaj Mike zginąć? No, ciekawe. Tu w bliźniaczkach... O, tutaj mamy 7 aż nieznalezionych. No, ale trudno. Dobrze, kochani, to myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.